Była policja wtedy u mnie, tam co dzielnicowy przyjechał spisywać informacje o mnie i faktycznie został złożony na mnie, nie wiem jak to się nazywało dokładnie, akt oskarżenia yy, z powództwa cywilnego. Yy, także sprawa, nie jestem tam zapraszany, że tak powiem, do sądu jako jakiś informator, w sensie, yy, żeby yy, coś tam opowiadać, tylko konkretnie to jest przeciwko mnie. Także tak to wygląda, ale to w następnym odcinku, nie w tym co dzisiaj wleci, ale w następnym odcinku tego mini komentarii Wam wrzucę informacji więcej, bo też skonsultuję to z prawnikami co mogę mówić, co, mogę, co nie mogę mówić, żeby wiecie też sobie nie zaszkodzić i wtedy w tym odcinku Wam opowiem co, jak i, i na ile najwięcej będę mógł. E, Rewo, powiedz tylko czy to jakaś poważna sprawa, czy mamy się martwić? Nie, nie, na no spokojnie. Znaczy, no nie wiem tego, ale na ten moment nie wydaje się to jakimś tam giga problemem, ale zobaczymy. No. Jest to też y, moja pierwsza taka sprawa, bo wiecie, jeszcze nigdy w życiu nie byłem w sądzie, nigdy za nic nie byłem karany w sumie nawet nigdy mandatu nie dostałem, więc... Yy, no jest to dla mnie coś nowego, nie? Zobaczymy, ale mówię, ja to nie, nie miałem nigdy takich spraw, więc jest to moja nowa taka przygoda i ciekawe, że po pierwszym roku, w sumie nawet nie całym roku takiego stricte zajmowania się komentarzy, no już będę miał spotkania w sądzie, nie? No, także dzieje się. Dymy, dymy. <noise> Wiesz co, kamos, to nie o to chodzi. Ja na razie nie chcę o tym gadać, yy, dlatego, że... Yy, nie wiem, co mogę powiedzieć, nie? więc dopiero skonsultuję to z prawnikami i w kolejnym odcinku tego mini komentarzy się do tego odniosę i powiem to, co mogę teraz powiedzieć. No, a, a, a na razie nie chcę, bo w sumie nie wiem, co mogę mówić na ten temat.